a klątwa dopełni się wraz ze świtem następnych dni. Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego drogiego przyjaciela, dobrego syna i szlachetnego ojca Tadeusa Bradforda. Tekst widniejący na karteczce, którą kurczowo trzymałem w dłoni, jednocześnie wycierając powoli lecące łzy, przyprawiał mnie o zawroty głowy. Nie myślałem, że w trakcie powrotu z moich podróży będę musiał doświadczyć czegoś takiego. Pomyślałem. W ciągu ostatnich dni podróży wraz z kompanami towarzyszyły mi zupełnie inne emocje. Chociażby wieczór, 4 dni przed powrotem, kiedy piliśmy za szczęśliwe powroty do swoich domostw. W tym momencie na moich polikach widoczne były łzy, ale zupełnie inne niż wtedy, gdy wracałem do domu. Jesteśmy na miejscu, paniczu Bradford, krzyknął do mnie woźnica. Na podwórzu wielkiego wystawnego domu czekała na mnie moja babcia Anita oraz pozostała służba. Ojciec zostawił nas z nie lada kłopotem. Dobrze, że przynajmniej oni zostali przy mnie w tamtym momencie. Z moimi zdolnościami i zdrowiem babci, dom szybko popadłby w ruinę. Kiedy tylko wyszedłem na powietrze, przywitałem się z domownikami i służbą. Mimo smutku, który towarzyszyłby każdemu, kto stracił ojca na wojnie, szczęśliwy byłem, że po latach mogłem znowu wrócić w swoje rodzinne progi. Minęło sporo czasu, odkąd tatko wysłał mnie do Europy. Po śmierci mojej matki załamał się kompletnie. Nie umiał poradzić sobie ze stratą oraz jednocześnie opiekować się synem. Wyruszyłem wtedy na objazd po sąsiadujących krajach wraz z innymi dziećmi bogatszych osobistości. Ze względu na swój majątek, który zdobył biorąc udziały w działaniach wojennych, mógł pozwolić sobie na taki wydatek. Sam po moim wyjeździe udał się na kolejną wyprawę, jak zresztą dowiedziałem się z listu, już z niej nie wrócił. Po wymianie uścisków z babcią i przywitaniem się z resztą oczekujących ludzi, postanowiłem porozmawiać z babcią o ojcu. Odkąd pamiętam, był zawsze tajemniczy w swojej osobie. Niewiele powiedział mi o śmierci mojej matki. Jedyne, czego dowiedziałem się, to fakt, że została znaleziona rankiem na ziemi pod jednym z okiem lewego skrzydła budynku. W obecnej sytuacji wiedziałem, że tato już więcej raczej nie będzie w stanie mi powiedzieć osobiście. Ale wiedziałem, że nie zabrał swoich tajemnic do grobu. Nadal żyła osoba, która musiała pamiętać, w jakich okolicznościach umarła moja matka. Babunia Anita, odwlekając rozmowę na później, zaprosiła mnie najpierw do środka. O rany, trochę się tutaj pozmieniało. Westchnąłem. Moim oczom ukazał się wielki, wystawny i dobrze urządzony salon, poniekąd nadal przypominający ten, w którym spędzałem dzieciństwo, ale jednak trochę inny. Ojciec zdążył go urządzić z większym przepychem przed swoim wyjazdem. Wysokie pomieszczenie w bladożółtym kolorze z pięknymi drewnianymi schodami prowadzącymi na piętra 2 bocznych skrzydeł zawsze wywoływały u mnie wielki respekt i szacunek do wielkich i znanych architektów. Przeszliśmy do równie dobrze urządzonej jadalni, gdzie wraz z babcią zasiadłem do herbaty. Nie była ona jednak skora do rozmowy, bynajmniej nie na tematy, które interesowały mnie wtedy najbardziej. Ciągle wypytywała mnie o moje podróże i wszystko, co z nimi związane. W sumie to trochę zrozumiałe, nie widzieliśmy się szmat czasu. Jednak w pewnym momencie, po długotrwającej rozmowie, babcia zdała sobie sprawę, że już długo nie będzie w stanie odwlekać tego tematu. Zaczęła mi wtedy opowiadać o moim ojcu. Widzisz, mój syn w ostatnich listach wydawał się pisać trochę jak nie on. Przerwała poprzedni temat rozmowy w bardzo enigmatyczny sposób. Co masz na myśli?
spytałem zaciekawiony. Wydawał się pisać jak to nie on, cały czas wspominał o tym, że czuje się obserwowany, że zemsta go dosięgnie. Wyjaśniła babcia. Oddział zwiadowczy, w którym był ojciec, znaleziono nad ranem, w głębokich chaszczach, wybity co do ostatniego. Zasadzka? Spytałem. O czymś takim pisał, o tym, że ktoś na nich czyha. Wszyscy się z niego śmieją, że zostaną napadnięci znienacka, a klątwa dopełni się wraz ze świtem następnych dni. Odpowiedziała. Już sam nie wiedziałem do końca, co mam o tym myśleć. Babcia uznała, że ojciec postradał zmysły i nie wiedział, co pisze. Poprosiłem ją o dokończenie rozmowy następnego dnia, a samemu udałem się do swojego pokoju i zasnąłem. Mój sen jednak nie okazał się zbyt długi. Obudziły mnie w środku nocy dziwne dźwięki, tak jakby kobieta, która krzyczała z przerażenia. Dochodziły one z któregoś z pokoi, w części zamieszkiwanej przez służbę. Wielki zegar na ścianie w moim pokoju pokazywał godzinę drugą w nocy. Wpierw stwierdziłem, że to tylko niewinne kłótnie służby, która nie miała nic lepszego do roboty i najwidoczniej nie szanowała czasu snu, tak samo jak ja. Jednak gdy znów próbowałem zasnąć, krzyki te wcale nie ucichały. Postanowiłem więc sam zająć się sprawą. Wszedłem na korytarz prowadzący do pokojów reszty domowników i świty. Kiedy byłem na miejscu i już chciałem wchodzić do kwatery lokaja i jego żony, zauważyłem coś dziwnego. Dźwięki wcale nie dochodziły z żadnego pokojów przeznaczonych dla świty. Słychać je było z pokoiku, którego tajemnica przez długie lata zamknięta była na klucz. Najmniejsze ze wszystkich pomieszczeń w willi, znajdujące się na samym końcu korytarza. Pokój z pozoru nie wydawał się żadną rewelacją. Komnata nigdy nie została odwiedzona przez nikogo, prócz samego pana domu. Ku mojemu zdziwieniu, nie była ona zamknięta na żaden, nawet najmniejszy zamek, czy choćby jedną kłódkę. Było przez nie słychać dźwięki błagania kobiety o litość, przynajmniej tak mi się wydawało. Tak bardzo bolała mnie głowa, że nie byłem w stanie wydzielić poszczególnych słów. Jednak, kiedy przeszedłem próg owego pomieszczenia, wszystko nagle ucichło. Myślałem, że znajdę tam którąś z pokojówek przyłapaną przez dozorcę na wejściu do zakazanego gabinetu. Przeliczyłem się. W pokoju nie było ani żywej duszy. Jednak momentalnie zapomniałem o wszystkim, gdy tylko rozejrzałem się po pokoiku. Z pozoru niskie, jednak w miarę obszerne pomieszczenie, w odcieniach jadeitowej zieleni, z pięknymi, jedwabnymi zasłonami w podobnym kolorze oraz zabytkowymi meblami z dębowego drewna. Przecież to jest chyba najlepiej urządzony pokój na całym dworze. Pomyślałem zaskoczony. Nawet szanowny tatko nie miał tak pięknego gabinetu albo chociaż sypialni. Moje rozważania zakończył ogromny ból głowy i towarzyszące mu problemy z oddychaniem. Usłyszałem przeraźliwe i przeszywające do kości krzyki dobiegające zza okna owego pokoju. Kiedy je otworzyłem i wyjrzałem na zewnątrz, nie zobaczyłem nikogo. Jedynie ziemia za owym oknem wydawała się bardziej wyrazista, jakby coś z niej połyskiwało. Nasilający się ból i duszności nie dawały mi jednak dalej myśleć. Postanowiłem już wychodzić, gdy jednak jedna rzecz wisząca na ścianie przyciągnęła moją uwagę. Był to obraz, na którym widniała śliczna, młoda kobieta z pięknym uśmiechem. Wychylała się ona zza okna na piętrze jakiegoś domu, gdzieś z końca budynku. Obraz był duży i szczegółowy, a dom na nim przedstawiony wydawał mi się bardzo znajomy. Co prawda, podczas swoich podróży widziałem już wiele różnych domów, jednak dobrze wiedziałem, gdzie widziałem ten konkretny z obrazu. Przecież to nasz dom, okno tego pokoju. To właśnie pod tym domem umarła moja mama. Powiedziałem na głos, sparaliżowany strachem. Natychmiast zacząłem biec z powrotem do swojej sypialni,
Więcej wrażeń znieść już nie mogłem. Jednak spokoju nie dawała mi myśl, że dama z obrazu to nie była moja mama. Widziałem wiele jej zdjęć, ale na żadnym nie była nawet w małym stopniu podobna do postaci z obrazu. Kiedy wbiegłem już do swojej komnaty, momentalnie padłem na łóżko i zasnąłem. Obudziłem się następnego dnia, dość późno jak dla mnie. Dopiero w okolicach godziny 16 odważyłem się zejść do jadalni, gdzie czekała już babcia. Ogarniało mnie wiele pytań i wątpliwości. Jak się spało? Zapytała mnie babcia. Bardzo dobrze, babciu. Skłamałem, gdyż nie chciałem odpowiadać z przesadnym sarkazmem. To w końcu była moja bliska seniorka rodu. Po śniadaniu, a raczej już obiedzie, lub dla niektórych nawet kolacji, postanowiłem podzielić się z nią moją historią wizyty w pomieszczeniu z końca korytarza. Babcia, gdy tylko rozpocząłem temat, kazała całej służbie opuścić jadalnię i poczęła mówić z wielkimi pretensjami w głosie. A tobie jakim cudem udało się tam wejść? I po co ty to w ogóle zrobiłeś? Spytała. No bo usłyszałem dziwne dźwięki z tamtego pokoju i po prostu musiałem tam wejść. Odparłem, tłumacząc babci swoje zamiary. Ech, tak samo ciekawski jak ojciec, po prostu kropka w kropkę, odparła. Twój ojciec przed laty miał wielką miłość. Na imię miała Berta, była córką jednej ze służek. Tadeusz pokochał ją strasznie, ale no po prostu nie była to kobieta dla niego. Wydusiła z siebie babcia. W mojej głowie pojawiło się więcej pytań, a odpowiedzi nadal za mało. Jak to? Tata nigdy nic nie mówił i czemu nie była dla niego? Spytałem. To była niewychowana dziewucha, daleko jej było do nas, a z charakteru? Wredna i zazdrosna. Naprawdę nie wiem, co on w niej wtedy widział. Odpowiedziała oburzona babcia. Ojciec kazał oddać jej i przygotować dla niej pokój na końcu skrzydła. Mieli do siebie blisko. Wtedy też kazał namalować ten pożal się Boże obraz tego wrednego dziewuszyska, kiedy wyglądała z okna w tym pokoiku. Zginęła w naszym domu w podobny sposób co twoja matka. Kontynuowała babcia. Jak ta kobieta zginęła? Czemu matkę znaleźli pod tym samym oknem? Gadaj! Odpowiedziałem pod wpływem wielkich emocji. Nie byłem w stanie ogarnąć swoim umysłem całej tej sprawy. Wyglądało to na jedną wielką tajemnicę i na miejsce każdego zadanego pytania przychodziło 5 kolejnych. I tak cały czas. Babcia nie była skora do dalszej rozmowy. Nie chciała rozdrapywać starych ran i nie pamiętała całej historii lub wcale nie chciała jej opowiadać. Uznała, że więcej wrażeń na razie w życiu jej nie potrzeba i że powinienem zająć się czymś innym, na przykład wspominaniem ojca i przeglądaniem jego rzeczy. Miałem jednak inny plan na dalszą część dnia. Postanowiłem wybrać się jeszcze raz do pokoju, który odwiedziłem poprzedniej nocy. Musiałem poszukać jakichś śladów, aby przed kolejnymi podróżami, które planowałem, zachować czysty umysł i zamknąć całą swoją przeszłość na klucz. Ku mojemu zdziwieniu, pokój, który poprzedniej nocy był otwarty, w tamtej chwili posiadał na swoich drzwiach 2 mosiężne kłódki. Postanowiłem się spytać służby, czy ktoś posiadał klucze lub czy zamykał to pomieszczenie. Jednak moje rozmowy musiały obejść się bez większych skutków. Nikt nie wiedział o dodatkowych kłódkach, a żadne klucze nie pasowały do zamków. Coś mi w tym nie pasuje, pomyślałem. Chciałem poszukać jakiejś wskazówki w gabinecie taty, lecz w tym miejscu poszukiwania także zawiodły. Większość dobytku ojciec rozmieścił w domu lub zabrał na wojnę, a cały pokój zostawił w nienagannym porządku, jak nie on. Wyglądało to trochę, jakby planował wyjechać na zawsze i nigdy więcej nie wracać. Po bezowocnych łowach postanowiłem ułożyć swoje myśli i spisać przemyślenia. Udałem się więc do pokoju i niezwłocznie wziąłem się do pracy. Gdy skończyłem, z
swój notes schowałem pod poduszką, a sam szykowałem się do spania. Było już późno, więc nie miałem już nic innego do roboty, niż tylko uciąć sobie drzemkę. Tym razem nie zdążyłem jednak zasnąć, a już zaczęły się kolejne problemy. Te same krzyki, które zaprzątały mi głowę poprzedniej nocy, znów zaczęły dobiegać z tego samego miejsca. Wiedziałem jednak, że pokój w dziwny sposób został zapieczętowany w ciągu dnia. Coś jest nie tak, stwierdziłem po krótkim namyśle. Cała sytuacja sama w sobie wydawała się już nierealna. To zdarzenie w oczywisty sposób wyłamywało się z wszelkiej logiki. Postanowiłem więc, mimo strachu, ponowić próbę przeszukania pokoju i rozwiązania zagadki. Gdy zbliżałem się do komnaty, głosy nasilały się jeszcze bardziej. Jednak dziś między strasznym bełkotem niewiadomego pochodzenia udało mi się wyłapać bardzo dziwne zdania, jakby w innym języku, wypowiadane aksamitnym, ale jednak zawistnym i w pewnych momentach złowrogim kobiecym głosem. W pewnym momencie złapał mnie olbrzymi ból głowy, tak jakby głośne piszczenie dochodziło ze środka mojej głowy, jednocześnie rozsadzając ją niewyobrażalnym hukiem. Po chwili głośno i wyraźnie, jakby osoba wydająca z siebie głos krzyczała mi prosto do ucha, usłyszałem zrozumiałe już dla mnie zdanie. Nie zaznałam spokoju i ja, i nikt w tym domu nie zazna na wieki. Kim jesteś? Spytałem przestraszony. I czego chcesz od mojej rodziny? Uszedłem więc parę kolejnych kroków w stronę pomieszczenia. Nie wiem, czego oczekiwałem, zadając te pytania. Chyba najwyraźniej tego, że pusty korytarz opowie mi całą historię, która wydarzyła się w tym domu. Widocznie źle myślałem, bo zamiast jakiejkolwiek wskazówki, ponownie zamroczył mnie tępy dźwięk w mojej głowie i usłyszałem kolejne zdanie tajemniczej osobliwości, które, jak się okazało, wcale nie było odpowiedzią na moje pytanie. Żadne. Drugą sam zaniósł w uświęcone mieszkanie, mnie na potępienie zostawić kazał. Gadaj coś za jedna. I kto cię przysłał? Czego chcesz? Pytałem w amoku, jednak i tym razem nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Przerażony pobiegłem pod sam pokój, tam upadłem po raz kolejny, zamroczony tępym dźwiękiem i usłyszałem tajemniczą kobietę po raz ostatni. Nie zaznam spokoju, póki wszyscy z jego rodu nie zeznają cierpienia i zdrady. Mów, że ty ktoś jest natychmiast, wykrzyknąłem, bo zaraz zawołam służbę i razem cię dopadniemy. Odgrażałem się jeszcze przez chwilę. Jednak tutaj znów nikt mówić nie raczył. Przez chwilę znów pomyślałem, że ktoś stroi sobie ze mnie żarty. Już ja bym dokopał temu figlarzowi, który robił mi te wszystkie okropieństwa, pomyślałem. Lecz moją pewność siebie wytrącił jeden maleńki szczegół. Spod drzwi pokoiku przez małą szczelinę między drzwiami a podłogą wysuwać zaczął się powoli mały, mosiężny klucz, jakby ktoś po drugiej stronie rzeczywiście był. Czy w tym momencie ktoś mi podał z zewnątrz odpowiedni klucz? Do drzwi, które zamknięte są przecież od wewnątrz, do cholery? Spytałem sam siebie poirytowany. Nie wiedziałem, czy to już schizofrenia, czy działo się to naprawdę. Postanowiłem jednak wejść do tego pokoiku. Robiłem to i tak pod wpływem głębokiego strachu. Po przekroczeniu progu poczułem mocne uderzenie w tył głowy. Straciłem przytomność. Nie miałem bladego pojęcia, co wydarzyło się w tamtym momencie. W okolicach 8 znalazł mnie stajenny pod tajemniczym pokojem, który, jak się okazało, ponownie został zapieczętowany, albo jak mówili, nigdy nie otworzony. Minęło sporo czasu, zanim wydobrzałem i doszedłem ponownie do siebie. Podczas gdy piłem ciepłą herbatę i obżerałem się smakołykami podanymi przez domową kucharkę, zauważyłem podejrzane znaki na moim ubraniu. Dwa odciski ust, jeden na kołnierzyku, a drugi w okolicach serca. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć.
Jakieś 2 godziny później odwiedziła mnie babcia, którą zmartwił mój wieczorny wypadek. Nie powinieneś się tak samemu włóczyć po skrzydle, powiedziała babcia z przestrogą. Ale babciu, słyszałem głosy, mam 2 odciski ust, zobacz, o tuta! Nie zdążyłem dokończyć zdania, gdy nagle parsknęła śmiechem. Widocznie któraś córka sprzątaczki wycięła ci kawał. Już nie jeden ze służby dał się nabrać na jej żarty. Ale że ty? Oj, wnusiu, wnusiu, powiedziała babcia, nie mogąc przestać się śmiać. Nie mogłem chyba zrobić nic, żeby mi uwierzyła. Po długiej, bezsensownej dyskusji zdenerwowana babunia oznajmiła mi, że nazajutrz rankiem miałem wyjechać do przyjaciela ojca, aby odpocząć od wszystkich starych spraw. Z trudem ukryłem swoją złość. Rozumiałem jej troskę o mnie, ale miałem chyba jednak prawo, by rozwiać swoje wątpliwości. W głowie roiło mi się nadal od pytań, które chciałem wyjaśnić za wszelką cenę. Jak się potem okazało, cena była wysoka. Postanowiłem więc, że dzisiejszego wieczora raz na zawsze zakończę sprawę tajemniczej kobiety. Miałem dość całego rozwoju sytuacji i ciągłego bawienia się z kimś w ciuciu babkę. Resztę dnia spędziłem na przeglądaniu rzeczy ojca, które, co absolutnie już mnie nie dziwiło, nie naprowadziły mnie na żaden sensowny trop. Ale ze mnie sierota losu, pomyślałem. Co wychodzę na prostą, to jednak zawsze, jakby nie wyszło, mam pod górkę. Westchnąłem i zaśmiałem się w swojej bezradności. W godzinach późnego wieczoru, po uprzednim spisaniu wszystkiego, co leży mi na sercu, udałem się ponownie do tajemniczego pokoju. Po drodze jednak nie słyszałem żadnych głosów, ani nie złapał mnie żaden ból głowy. Z jednej strony ucieszyło mnie to, z drugiej sam nie wiem. Wszedłem więc do środka, zostawiając drzwi otwarte na oścież. Od razu w oczy rzuciło mi się parę różnic. Ściany były kompletnie czarne, jakby pomalowane smołą. Wszędzie było pełno kurzu, a jeszcze parę dni temu wisiały piękne, jedwabne zasłony. Teraz całkowicie porwane i pozbawione koloru. Okno okazało się całkowicie wybite, a luki zapełnione zszarzałym już mocno grubym płótnem. Spojrzałem się wtedy na obraz. Zamarłem. Kobieta, która wcześniej wychylała się uśmiechnięta z okna, stała już przed budynkiem i wyglądała na o wiele starszą, niż ją zapamiętałem. Powietrze w pokoju wydawało się strasznie ciężkie, a przez wybite okna przesiąkało coś w rodzaju mgły, która wypełniła cały pokój. Z trudem zdołałem dojść do biurka i usiąść na stojącym przy nim krześle. Wiedziałem już, że nie myślę racjonalnie, że coś jest ze mną nie tak. Na blacie biurka dostrzegłem stary dziennik, z okładki bardzo przypominał mój, był jednak o wiele starszy. Jego wiek widać było dosłownie na każdej jego stronie. Ostatnia strona wydawała mi się zachowana idealnie. Odgrzebałem ją z sypiącego się już starego zeszytu. To, co przeczytałem, sprawiło, że całe resztki rozsądku i zdrowego myślenia opuściły mnie, gdy tak bardzo ich potrzebowałem. Wtorek. Nie wiem już, co mam zrobić. Moja bezradność sięga granic. Ta kobieta jest nieobliczalna. Wczoraj umyśliła sobie, że chce ją zdradzić z młodą żoną kucharza. Ona wpadła w amok, takiej jej nie znałem. Nie taką ją pokochałem mimo naszych różnic. Środa. Mój tata ma rację. Trzeba coś zrobić. Ona nie może dalej tu mieszkać. Będzie się na mnie mścić. Ale ja nic nie zrobiłem. Jeszcze nic. Och, Berta. Kochałem cię nad życie. Muszę jednak to zrobić. Dla twojego dobra. Chciałaś zabić każdą kobietę w tym domu, włącznie z moją matką. Czwartek. Właśnie zabiłem swoją żonę. Nie jestem z tego dumny. W zasadzie to sama skoczyła z tego okna. Ale to ja się z nią kłóciłem. Zresztą, to już nieważne. Zamykamy ten rozdział historii mojego życia.
a pisałem to ja, Tadeusz Bradford. Kiedy skończyłem czytać, drzwi z wielkim hukiem zamknęły się, a ja momentalnie stanąłem na nogi. Odruchowo spojrzałem na obraz. Zobaczyłem cały płonący dom, a kobiety już tam nie było. Była za to w innym miejscu. Kiedy obróciłem się w stronę okna, zobaczyłem postać z obrazu. Jednak wydawała się ona inna. Stała przede mną w obdartej sukni ślubnej. Jej ciało już gniło. Na nogach i ciele widoczne były ślady ziemi i zakrzepłej krwi wokół wbitych w nią kawałków szkła. Bałem się spojrzeć jej w twarz, lecz gdy już to zrobiłem, zobaczyłem coś strasznego. Kobieta była pozbawiona żuchwy, a jej oczy w nienaturalny sposób wystawały poza źrenice. Odczuwając niemożliwy do opisania w żaden sposób strach, padłem na kolana i sparaliżowany błagałem, jęczącym w agonii głosem o przebaczenie i ratunek. Odmówiłem pacierz, ale mimo tego dobrze wiedziałem, że dla mnie nie ma już ratunku. Zrozumiałem wtedy, że kobieta z zemsty zamordowała całą moją rodzinę. No, wtedy jeszcze prawie całą. Matka przed śmiercią także wchodziła do pokoju, co wyjaśniało miejsce znalezienia ciała. Zawistna Berta nie dopuściła do szczęścia żadnego członka mojej rodziny różnymi sposobami. I tyczyło się to także mnie. W ostatnich chwilach odczuwałem niewyobrażalny ból, przenikający mnie od stóp do głów. Czułem, jakby moją twarz zaczęły palić ognie piekielne. Tego nie wytrzymałby żaden, nawet najsilniejszy człowiek. Zmarłem wraz z nadejściem świtu. Po ponad 3 dniach poszukiwań, świta znalazła moje ciało w zapieczętowanym pokoju. Moje ciało zostawało w pozycji klęczącej w stronę okna. Nogi przebite na wylot, rozcięte wzdłuż kręgosłupa od samej szyi. Twarz. W sumie to mało z niej zostało. Babcia całe dnie przesiedywała bezradnie w gabinecie ojca. Nie wiedziała, co może w ogóle zrobić. Któraś z pokojówek znalazła pod moją poduszką mój notes. Babcia, która przeczytała wszystkie notatki wraz z ostałymi stronami z dziennika ojca, zaniosła się płaczem. Z bólem serca i wieloma wspomnieniami, które miały się wkrótce zatracić bez powrotu, podjęła trudną decyzję. Tydzień po mojej śmierci wydała służbie ostatnią pensję i kazała im odejść. Została sama, z ostatnimi lokajami, którzy wykonali, można tak powiedzieć, ostatnią wolę. Aby Berta mogła odejść w spokoju, służba spaliła cały dom wraz z pokoikiem. Babcia sama dopilnowała, aby spłonął on całkowicie. Niewiele dni później sama kochana babunia Anita umarła w małym domku, parę kilometrów od spalonej posiadłości. Wśród służby i kolejnych pokoleń długo krążyły legendy i historie mojej rodziny. Jedną z nich był widok płonącej kobiety podczas burzenia posiadłości. Znajdowała się podobno w charakterystycznym, wybitym oknie na piętrze, a na jej twarzy gościł szeroki, szyderczy uśmiech. W sumie to nie wiem, jak opowiedziałem tą historię. Nazywam się Karol Bradford i już ponad 3 lata przewracam się w grobie, a ze mną cała moja rodzina. A wszystkiemu winna jedna, zawistna i piękna panienka z okienka. Scenariusz Stanisław Banaszek. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.